bardzo liczną gamę węży, jaszczurek, jeszcze więcej pająków. Niektórzy znajdą sobie dla siebie jeszcze ryby, to piętro wyżej. Nawet rośliny egzotyczne, takie bardziej tropikalne, o tak, tak można powiedzieć. A nawet spróbować smażone owady. Pająki są zdecydowanie bardziej polecane. Według mnie na przykład, jak jedziemy na wakacje, chomika no nie bardzo możemy w domu zostawić na powiedzmy tydzień, dwa w domu, bo umrze z głodu, tak? Pająka śmiało można zostawić, jak się go odpowiednio przygotuje do takiego czasu. Mówię, u mnie ogólnie pająki ogarniamy średnio raz w tygodniu. Są to zwierzęta, którym tworzymy fantastyczne zbiorniki o odpowiedniej wielkości, o odpowiednich warunkach i staramy się je podziwiać no, w zamknięciu, tak? Owszem, wiele osób się kłusi o to wyciągnięcie, o ten kontakt, jeżeli mamy przyzwyczajonego węża, bo możemy mówić o przyzwyczajeniu węża, przyzwyczajonego węża do nas, to jest to kompletnie dla obu stron bezpieczne. Pamiętam, pierwsze dwie swoje żaby dostałam od przyjaciół. Później było kiedyś terrarium, bodajże kom.pl, tam było opisane, że tych żab no, bardzo ciężko rozmnożyć w sztucznych warunkach, że to trzeba jakieś hormony i tak dalej. Ale znajoma rozmnożyła, mówię, nie, no skoro tobie się udało, to dlaczego ja mam nie spróbować? I tak to się zaczęło 17 lat temu.